Siemano, dzisiaj mamy dzień któryś tam z rzędu już. Robota wre. Kolejne moje fuszerki. Podłoga już jest trochę tutaj posmarkana. Drugi raz w ręku trzymam spawarkę, także nie ma co się dziwić, jak jest pospawane. Darujcie sobie teksty, idiota. Debil, co on kurwa robi? Robię to, bo chciałem sam spróbować wymienić. Także robię, bo chcę. Mogłem dać majstrowi, ale mówię, wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Spawarka kupiona. Także sobie testuję. Jakoś trzeba się nauczyć. Praktycznie wymiana to jest tylko i wyłącznie nagrywanie dla kontrowersyjnego filmiku, żeby wzbudził trochę oglądalność. Także tak, tu są braki czegoś tam, nie wiem jak to powinno wyglądać. Się tu coś wklei. O. Tu mam, patrzcie. Widzicie? Z takiej rury grubościennej. Od tłumiczka. Taką blaszkę. Się tu. Przypier. Dzieli. W którymś miejscu muszę lewarować samochód. Także tak, o. I tak, kurwa, zrobię. Tutaj już mam kolejną, prostuję sobie. Będzie git. Także robocizna jest praktycznie specjalnie tylko i wyłącznie dla filmiku. Drogi na piankę w jakiś sposób się udały. Oglądalność była spora. Także jedziemy dalej. Migo Maciek czeka. Oczywiście bez butli. Spawamy. Jak kto by tam butli używał? Iron Man. Patrzcie, Spider-Man. Dobra, jedziemy, panie. Jak ma być po wiejsku, to po wiejsku. Ure. Tubak jest. Z benzyną. Się nie ma co pierdolić. Tu trzeba spawać. Musi być wzmocnienie, żeby było jak podlewarować. Jedzie. Nie ma to jak fachowa robota. No i tak to wygląda. Teraz sobie to bardziej dospawam. I tak, tu już mamy jedno wzmocnienie. Tutaj już będę robił drugie. Tutaj sobie przyspawamy taki wzmocniczek. Wzmocnienie, żeby było jak lewarować. Nic innego tu nie wymyślę. Jeszcze mógłbym spawać coś takiego tutaj, czy tą rurkę. Się nie ma co pierdzielić.
Wszyscy pokazują, jak to ładnie, jak ładnie wszystko szlifują, jak wszystko jest pięknie, cudownie. Ja wam pokażę to od drugiej strony. Od zaplecza. Dobra, tu się to przyspawa. Będzie git. Dobra, filmik ma być mocny. I sobie tak. Tu nie miałem co przyspawać. Jak to wzmocnić? To sobie przyspawałem to. Znaczy, złapałem, teraz sobie dospawam. Idziemy na całość. A jak? No i co? Łamiemy wszystkie zasady. Jakie powinny obowiązywać? Tutaj mam taki kawałek rurki. A tutaj mam przy progu taką dziurę. Prawdę powiedziawszy. No i sobie tak przyspawamy. Mam już o wzmocnienie jedno, wzmocnienie drugie. A co, mój samochód mogę zespawać. Dobra, zobaczymy, czy nie będzie przeszkadzało przy progu. A więc tak, jest jak jest, ale będzie dobrze. Tutaj dałem takie wzmocnienie, kawałek rurki leżało, to se spawałem. Dobra, teraz to maluję antykorozyjnym jakimś siuwaksem i łapię prożek. Teraz użyjemy jakiegoś takiego siuwaksu. Klikamy na rdze. I co? Nadal łamiemy wszelkie zasady. Popsikamy na rdze. Bez szlifowania. Na radę. Prożek już git pasuje. Tutaj popunktowany. Cyk, cyk. Punkcikami zaraz by spawał. Od środka wygląda tak. Jak się ładnie dopchnie. Będzie malina. Pospawamy. No i na tą chwilę wygląda to tak. Tak, chujowo, tak, chujowo. Myślicie, że będę to kurwa szlifował? Pierdolę to. Będę tyle dni kurwa siedział przy tym gównie. Żadnych szlifowań. Pójdzie tutaj antykorozyjne jakieś gówno. Wymaluję jakimś bejcem czy innym gównem. I będzie git. Samochód jest dla mnie nie do sprzedaży. To można sobie robić jak się chce tam. Będzie dobrze. Jestem zadowolony. Wodzik. Proszę bardzo. Od spodu trochę przeszlifuję. Tu mamy przód. Spawać nie umiem. Także jest posmarkane jak jest. Siemano. No i co? Kolejny pierdolony dzień. Znów kurwa to samo.
już mnie to wkurwia, ta robota. Porwałem się z motyką na słońce, ale trzeba to teraz dokończyć. Nie ma wyjścia. Nie wiem, ile czasu już wszystko rzeźbie. Nic nie szlifuję, już nic nie robię. Gdzie nie gdzie, tylko jakieś tam poprawki. Maluję w dupu. Będzie dobrze. I jadę dalej. Tutaj dziurkę załatałem kawałkiem blachodachówki. Blisko baku. Spawanie było. Znowu. Przodzik. Też kawałek blachy trapezowej. Także tak, zaraz to maluję wszystko w pizdu. Nie będę więcej tego robił, takich rzeczy. Od chuja roboty. To nie dla mnie. Zobaczcie, tu mam takie coś fajnego. Smoła z jakimś tam smoła. Nie wiem, coś czarnego, jakieś lepiące. Z aluminium. To jest chyba do rur. Odklejamy sobie. Jest tak fajnie, się lepi. Powinno się zrobić na gorąco, by ładnie wciekło w każdą szczelinkę. I tym możemy sobie coś tam załatać, na przykład tu końcóweczkę. Tu już mamy git. Teraz sobie tylko popsikamy. Jakąś tam smołą. No i co, jest jak jest. Tak już to zostawiam. Pierdolę nie robię. No tak. Szlifowania od chuja. Zajebiście. No i środeczek złożony prawie. I oczywiście kurwa bez pianki się nie obeszło. W dwóch miejscach. Malina. I chuj. Prawie po robocie. Tylko tyle z tego wszystkiego zostało. Jeszcze tam gdzie niegdzie diaksem malujemy i malinka.